Pogrzeb Krzysztofa Respondka, szląskiego kabareciarza i aktora, odbędzie się w najbliższą sobotę w Tarnowskich Górach. Rodzina ma do osób, które chcą pożegnać artystę, dwie prośby. Krzysztof Respondek urodził się w Tarnowskich Górach i tam też zostanie pochowany. Nabożeństwo żałobne oraz pochówek odbędą się w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła 30 grudnia o godzinie 10.30. Bliscy zwrócili się z prośbą do wszystkich, którzy w najbliższą sobotę przybędą pożegnać artystę. Proszą o nieskładanie osobistych kondolencji oraz aby zamiast kwiatów przeznaczyć datek na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Szansa na Przyszłość, dla którego nie udało mu się zagrać koncertu. Krzysztof Respondek miał 54 lata. Zmarł na skutek zawału serca.